ya. Interas. No. No. No patrz, i teraz mi działał. Nie było dźwięku w ogóle. No raz, dwa, trzy. Jesteś? No patrz, i teraz mi działa, bo coś mi nie pasowało, bo miałem włączony dźwięk na telefonie i nic nie słyszałem. No i teraz, no, i teraz jest okej, okay. I teraz jest dźwięk. Wcześniej dźwięku nie było. To w takim razie, skoro nikt nic nie słyszał, to zacznijmy tak. Jesteśmy z Szczepanem w studio na moim serwerze, gdzie ogólnie gramy sobie tak zwyczajnie, tak powiedzmy, survival, coś można sobie wykombinować. Takie normalne, luźne granie. Tak dokładnie, teraz wiem, że bynajmniej słychać, bo tyle na telefonie już mi przeszkadza. I bynajmniej po prostu taki mój po prostu serwer, który akurat niestety nie będę was zapraszać widzowie, bo niestety on jest płatny i nie chciałbym, żeby ktoś nagle mi go zgryfował, czy na przykład by się okazało, że jakiś cheater by wszedł, jakiś, no już tak kiedyś miałem, że jakiś informatyk mi wszedł na serwer płatny i się okazało, że on mi później tak po prostu zgryfował po prostu serwer, że po prostu już powiedziałem, nie, to już jest przesada i już wiesz, już się pilnuję, już uważam bardzo, że jeśli ktoś by był nieznajomy, ja się od razu pytam, jak ktoś od razu przychodzi, ktoś nieznajomy, bo niektóre osoby sobie zmieniają nick i ja później nie wiem, kto to jest. Jak później ktoś nieznajomy przychodzi, to od razu się pytam. Jak nie odpowiada, to już zaczynam już pomalutku dochodzić do bana już na czacie. Że wiesz, ja się pilnuję z takimi rzeczami, więc jeśli będzie zmieniać nick, to daj mi znać, bo tak to mogę cię szybko zbanować, bo ja takie rzeczy już uważam. Przyszedł, wiesz, nieznajomy, wchodzi sobie, pisze, że jest informatykiem, że to, że tamto, i nagle zaczęły się kłopoty. I pilnuję tego, że jak ktoś przyjdzie nieznajomy, to jak od razu mam wiesz, na takim sąsiedzie, chyba niestety mamy kłopot i musimy się zbanować. Tak zwane. Dobra. Chyba trzeba i spać. Ja już śpię. Masz łóżko? Pamiętajcie, że w każdym momencie można wysłać donate'a, który jest tam na dole, tam, w opisie. Jest dostępność przez PayPala, przez chyba przelew nawet jest. ZPaySafe Card nawet jest, można nawet SMS-em wysłać. Zawsze macie wszystko dostępne. Ja to już wszystko naprawiłem, bo wcześniej był jakiś kłopot i mi nie działało. Właśnie naprawiłem, wszystko jest ok. Wszystko zawsze wpłynie jakoś. Niestety do mnie do łóżka nie możesz i spać, musisz sobie zrobić. Masz czy wełny, czy nie masz czy wełny? Czekaj. O, ja mam wełnę. Czekaj, panocko. Trzymaj sobie łódeczko. O. Widzisz. Przygotowany byłem. Dobra. Ja teraz już sobie śpię. Ty też już śpisz. O, wow. Panie, czyżbyśmy spali obok siebie? Tylko, że akurat moje stopy znalazły się obok twojej głowy. To chyba nie było wesołe spotkanie. W sumie pomyśl, jakby to dali do Minecrafta taką opcję, że powiedzmy, że przejdzie się 4000 kratek i nagle zaczynają śmierdzieć stopy. To by było niezłe. Ciasna, ale własna. Takie moje krótkie podsumowanie. Co nie? Ciasna, ale własna. Dobra. Ja sobie też później zbuduję. Tylko, że jeszcze muszę się tutaj dostosować troszeczkę. Jeśli mi się mniej skupia.
No. Nie wiem. Chyba nie. Według mnie chyba nie. Wiesz co, bo ja mam tak, że raczej wątpię, że ciebie będzie słychać. Dobra. Dobra, działa, działa. W przypadku was zminimalizowałem Minecraft i tak myślę, co jest? Czy nie zadziała znowu? I działa. Najmniej to jest tak, że ja teraz mam słuchawkę, tylko że chyba ja cię słyszę, mi się tak wydaje, wiesz? Bo OBS już tego nie przechwytuje. Bo już nie ma tego jak. Najwyżej, że tak odrobinkę cię słychać. Tak odrobinkę, odrobinkę. Tak cichutko może coś tam cię słychać, bo wątpię, że te słuchawki są na tyle głośne, że nagle mikrofon mi to wziął. Ty. Co tam? Pożar, 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 pali się. Nigdzie. Pamiętaj, że zawsze jak robisz takie domy, to bardzo łatwo je zawsze spalić. To leci trimminga to leci. To jest tak, że zawsze bardzo łatwo podpalić domy z drewna. Nawet nie wiesz, jakie to są piękne widoki. Tutaj mamy góry obok siebie. Tu mamy taką dolinę, czyli w sumie góry, no w sumie takie twoje tereny, co? No tak, no twoje tereny, idealnie, twoje tereny. Po prostu idealnie. Tutaj, jak sobie stąd, o, patrz do góry, patrz do góry. Tutaj. I tam są góry. Tam są góry, a tu mamy taką dolinę, co nie? Ja też. Jesteś tutaj mniej więcej. O, patrz. I idziesz teraz tu i patrz. I tu masz takie te. Tu masz dolinę, co nie? Czyli tu można mieszkać. Powiedziałbym, że prawie jak w Pieninach. Ej, tu są trzy korony, a tu masz dolinę, gdzie możesz mieszkać, co nie? No, można by tak powiedzieć. Na dole, na samym środeczku musi być patyk i później sześć drewna. To co, zamieszkamy sobie tutaj, czy chcesz mieszkać tam na plaży? Na górze? Na jakiej górze? No, w tej dolinie. Bo raczej na górze będzie ciężko, wiesz? Bo jak nagle zaczynasz robić sobie farmę tam na tej górze, to tam się okazuje, że wszystko zasypuje ci śnieg. I nie wiem, czy wolisz śnieg, czy wolisz mieć ładne lato. To lepiej w dolinie sobie zamieszkać. Tu jest fajnie. Musimy tutaj wyciąć kilka drzew. Więc powiedzmy, że będziemy. No, zrobimy tutaj sobie takie mini miasteczko, co? Zrobimy sklep. No, będę mógł to później dać. Bo teraz już wiesz. Znowu tam przyłączanie się na Discorda, włączanie. To mogę później po live dać na ten. Bo teraz mam już wszystko ustawione. Dobra. Nie wiem jak ty, ja tutaj jestem już gotowy do działania. Prawie gotowy do działania. Aha, okej. Okay. Coś mi tu nie pasowało. Jakieś dziwne mi to się wydawało. A, znowu wziąłem te deski. Dobra. Dobra, dobra, dobra. To ja sobie jeszcze kobla pozbieram. Nie ma naprawdę.
A, to muszę się wykopać. Na dole, no wiesz co, domek na dole, no nie wiem. Wiesz co, na ten moment na pewno mnie bardzo szybko zobaczysz, jeśli pójdziesz tam, gdzie przed chwilą byliśmy. Bo teraz jestem w sumie tak na takim widoku. Ja sobie tutaj węgiel zbieram, wiesz? Węgiel, węgiel. Więc akurat jeśli tutaj na przykład. Oj, no teraz będziecie mi ciężko zobaczyć. O, elo. Elo. Elo, elo. Mam 13 kopla, dobra. No, tutaj będziemy mogli zrobić domek, bo tu jest bardzo fajnie. Nie wiem, czy to zauważyłaś. Masz tak. Masz blisko wodę, czyli możesz zrobić blisko farmę. Masz blisko góry, więc jak zachce ci się śniegu czy coś, to zawsze możesz iść sobie na górę, tak? Tutaj masz takie fajne miejsce do zamieszkania. Że jak tu zrobisz domek, to tutaj masz praktycznie płaski teren. Masz tu praktycznie płaski teren, musisz tylko wyciąć drzewa i można budować domek. Dobra, myszka coś mi się dziwnie jakoś tam ułożyła. I praktycznie to tutaj można już zamieszkać. Op. Dobra, i tak robimy sobie tutaj. No patrz, i czyścimy sobie teren. Ładnie sobie czyścimy. I sądzę, że za chwilę. Patrz, jeszcze nawet drewno zdążył pozbierać. Dobra, tu sobie czyścimy wszystko. Nie chcę mi się tam nawet podchodzić pod to drzewo. Dobra. Kolejne drzewo, jeszcze brzoza. Fajnie. A mam ci mówić, ile kosztuje? Wiesz co, bo jest tak, że w Craft Surf można zrobić tak albo za 3 miesiące, albo na miesiąc. Czyli albo płacisz już za 3 miesiące, albo za miesiąc. I to są różne ceny. Są w sumie cztery. Są cztery opcje ogólnie. Jest opcja taka, że na przykład kupujesz na miesiąc, na przykład taką wersję Dirt i masz 10 zł na miesiąc i masz wtedy. Tak, że możesz tam mieć 5 pluginów, możesz mieć 10 osób i to przez 30 dni. Albo na przykład jak ja wykupiłem na 3 miesiące i wtedy mi to działa, no tak jak mówię, na 3 miesiące za 20 zł. Tak? Albo jeszcze masz. No, albo masz jeszcze taką opcję, że masz jeszcze serwer w ogóle bez żadnych po prostu. Bez ograniczeń, możemy tak powiedzieć. Bez limitu osób, bez limitu RAMu, z modami, ze wszystkim. I wtedy, to już jest wersja Diamond, masz 30 zł na miesiąc. 30 zł na miesiąc. Albo wersja 3-miesięczna, 60 zł na 3 miesiące. No, czyli i tak nadal oszczędzasz 30 zł, tak? Bo jeśli miałbyś płacić powiedzmy miesiąc po miesiącu, to płacisz 90, a tak za 3 miesiące płacisz 60. Czyli cały czas gdzieś tam masz taki jeden miesiąc darmowy, co nie? Tylko że rzeczywiście to jest drogo już ta wersja Diamond. Ta wersja Diamond to już jest na przykład dla osób, które chcą na przykład mieć serwer dla widzów, a mają duży kanał i chcą, żeby tam nagle grało powiedzmy 1000 osób, tak? Czy nagle grało tam powiedzmy 300 osób. To wtedy wykupujesz wersję Diamond, co nie? No, wiesz, na przykład już dla youtuberów, którzy zarabiają na YouTubie, to już w sumie nie wiem, czy to już robi taką wielką różnicę. Bo jak na przykład zarabiają, powiedzmy, miesięcznie 500 zł, to na przykład wydać 30 i cały czas zyskiwać popularność przez ten swój serwer, to raczej się opłaca, wiesz? Tylko, że na przykład dla mnie, czy na przykład dla ciebie, na nas 60 zł to jest dużo. Najlepiej kupić serwer albo na miesiąc za 20 zł, albo kupić serwer rzeczywiście za 20, gdzie będziesz miał na 3 miesiące. Tylko jeszcze musisz mieć osoby, które na nie będą grać.
Bez sensu, jeśli nikt nie będzie grać. No, ja na przykład teraz mam tutaj, tak? I to jest do 17 sierpnia mam tutaj ten serwer, więc jeśli chciałbyś na przykład mieć kogoś, to musisz zaprosić znajomych, kolegów na przykład z klasy, no wątpię chyba, czy by coś by wyszło. No musisz mieć kogoś, kto rzeczywiście by grał, bo to jest bez sensu. Na przykład ja już na przykład mam tutaj Dawida, Wojtka, łóżko, wyjmij łóżko i śpimy. Za chwilę będziemy budować domek. I bynajmniej później rzeczywiście, jak masz osoby, które będą grały, czyli na przykład powiedzmy masz kolegę, przyjaciela i od tego kolegi albo przyjaciela będą grały kolejne dwie, trzy osoby, co nie? I fajnie. Powiedzmy, że nagle na serwerze będzie grało 10 osób. Kupujesz opcję na przykład 3-miesięczną za 20 zł i mówisz tak każdemu: dawaj te po 2 złote. Co nie? I masz. I jesteś na zero. Masz te swoje łóżko? Właśnie dawałem. To idź tam. Bo tak będzie ciężko, a raczej zasnąć samemu, wiesz? Co, mam ci powiedzieć, że masz obok mnie przyjść z łóżkiem i spać, czy jak? Będzie podwójne łóżko. To jest złe. No wiesz, bo cały czas się tutaj może coś mi zrespić i na przykład się okaże, że będzie po kłopocie. I później jak się już respią się te potwory, to później już jest ciężko. Na przykład, czy pan studio was Snipe by Spider? Czy pan studio was Blown up by Creeper? Dobra, śpisz już? Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Gdzie pieprz rośnie, uciekaj. O, pięknie. To możesz sobie jeszcze wziąć łóżko. Bo tak to będzie ci ciężko cały czas wracać, nie? Sobie weź łóżko. No. Aha. A weź sobie łóżko. Łóżko sobie tu weź. Masz wszystko? Dobra. To co? Ty chcesz iść do kopalni? To co? To ty będziesz kopał, a ja tu będę budował, co? No, bo możemy zrobić tak, że ja tu się będę zajmował tym budowaniem. Na przykład. Nie wiem, co zrobić. A tu jest w ogóle jakaś jaskinia. Ej, widziałeś to? Widziałeś to? Wyjdź, bo tu jest jaskinia. Może sobie do jaskini pójść, co nie? Tylko czekaj, bo ja teraz niszczyłem sobie łóżko, więc jakbym. A, już wszystko wykopałeś? Wykopałeś wszystko? Wykopałeś już wszystko. Dobra, to nie. To nie, to nie. Czekaj, z jakiego drewna robimy podłogę? Z ciemnego czy z jasnego? Nietoperza. Dobra, tu odstawiam jakieś rzeczy, żeby mi to nie zaśmiecało. No, chodź tutaj. No to są tego takie rzeczy, że wiesz. Może się jeszcze ciemne drzewo. Ja wezmę na pewno jasne, które mam przy sobie i na pewno zaczynam robić podłogę. Dobra, czekaj. Na początku projekt. Na początku muszę obmyśleć. Jaki będzie najlepszy? 10 na 10 będzie za mały. 10 na 15 piwnica plus strych. Chyba ta, 10 na 15. 15
15, tak, 10, tak. Myślę, jak to zrobić. Można albo zrobić ze stone bricków, można coś z cegieł pokombinować, albo cobblestone przepalić, ze stone zrobić te. Zapytam je, jak to się nazywało. Myślę, czekaj. Czy na przykład podłoga będzie z jasnego? Z brzozy. Nie, czekaj, nie. Nie, podłoga może być z pni. O, elo, ma Tibet New. Elo, elo, witam. Ktoś wszedł na live'a, wiesz? Dobrze, dobrze. Siema, siema. Witamy. Witamy bardzo. Tak. Czekaj. Tak, tu będzie 15. Tu będzie 10. Czekaj, gdzie chcę, żeby było wejście? Tu chcę, żeby było wejście. Czekaj, to tak będzie. No, nad ziemią. Zwyczajnie nad ziemią. Czyli czekaj, czyli tu będzie wejście. Czyli najlepiej, żeby tak było 15, tak było 10. Patrz, tu będzie 15 i tak będzie 10. Tu będzie 15 kratek szerokości i 10 kratek później długości. 15 tego i 10 tego. Czekaj, i tak, tu chcę, żeby były drzwi. Chyba lepiej, żeby były tam bliżej. Bo musi być 15. Musi być 15 na 10. Zastanawiam się, czy 15 na 10 nie będzie za duże. Czy to nie będzie przesada jednak. A najwyżej zrobimy duży magazyn. Co? Duży magazyn zrobimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. No dobra. A to co? To chcesz to zrobić z ciemnego? Bo ja myślałem, żeby zrobić ogólnie ze pni. To wtedy będzie na bogato. Najwyżej, że wejście chcesz zrobić ze ciemnego. To będzie pasowało. Patrz. Patrz. I na przykład wszystkie boki będą na przykład z tego ciemnego, a środek będzie z tego. To będzie się fajnie uzupełniać. No, cegieł to mi się nie chce szukać, bo cegieł to może troszeczkę zająć niestety. Dobra, 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czekaj, bo ja nie wziąłem ciemnego. Raz, dwa, trzy. To jest cztery, to jest pięć, sześć. Nieważne. Dobra. Pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. I dum. Dobra, i teraz wszystko, co jest w środku, ten dirt, ten piasek trzeba wykopać. To jest bez sensu, żeby to tutaj było. No, myślę, że do 40. Nie wiem, no tak, żeby najlepiej była jakaś godzinka. Bo ja już słyszałem już tak, że już mi osoby mówiły, że godzina to jest za krótko. No teraz niby dwie osoby, choć ja tu oglądam na telefonie, jestem pierwszy, jeszcze ktoś teraz dołączył. Teraz znowu jestem sam. Tylko, że nikogo nie ma. Więc mogę tylko samemu sobie.
fajne, co? Czekaj, ja mówiłem, że w środku ma być co innego. Ja mówiłem, że środek ma być już czego innego, wiesz? To. Właśnie najwyżej, że chcesz zrobić już cały tak. To później zrobimy też inaczej. A już róbmy tak, już mi się nie chce zniszczyć. Zrobię to inaczej. Inaczej to dopasuje do siebie jakoś. Dobra, no mi już się skończyły deski. I szybko stawiasz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, i teraz zaczyna się myślenie. Jej! No widzisz. Teraz myślę. To pasuje. To pasuje ze sobą. Bo to musi być kolorystycznie ułożone. To ze sobą jeszcze pasuje. Bo bynajmniej wiem, że ciemne drewno bardzo fajnie pasuje z. Z jasnym dobrze pasuje. No. No wiem, bo tam się dziwnie stworzył świat i tam się coś dziwnego zrobiło. Co? Nie. Nie opłaca się. Nie. Tutaj już będzie fajny domek. Dobra, i teraz robimy sobie z jasnego. Jedzenia nie mam. Dobra, mam. Dobra, mam wszystko. I patrz, i teraz robimy tak. Ciekawe, jak to wyjdzie. O, fajnie. Fajnie się podpasowało. Chyba za dużo drewna mi się wydaje jest. Z użytego. Będzie trzeba to później jakoś zrobić inaczej. I gardło mnie boli. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. O, patrz. Jest nieźle. Jest naprawdę nieźle, muszę ci przyznać. Widzisz to? Dobra. Moje gardło, nie wiem, czy to słyszysz. Na godzinę temu mówiłem jeszcze zwyczajnie, a teraz jakbym zachrył po prostu ja pikole. Muszę się napić wody, wiesz? Dobra. Już umiem dalej mówić. Dobra. Spoko. Później ci będę śle. Łóżeczko. Ja już śpię. O, umiem mówić. O, umiem mówić. Ja mówię. No jak dobrze. Dobra, śpisz? Dobra, to już czekam na ciebie. Trzeba pozbierać. A nie, już mamy troszkę piasku. Trzeba pozbierać piasek na szyby. Później jeszcze możesz zadecydować, jakiego koloru będą szyby. Bo szyby mogą być koloru na przykład pomarańczowego, czerwonego, żółtego, niebieskiego. Obojętnie jakiego koloru, jaki jest dostępny w Minecrafcie, można mieć szyby. I można mieć albo białe, albo inne. Jakie chcesz. Możesz mieć obojętnie jakie szyby, wiesz? Zależy teraz już od twojej decyzji. Najlepiej. No, później będziemy mogli pokombinować, które będą najlepiej pasowały do tych widoków. Więc pod tym względem to będzie bardzo ciekawe, wiesz? To ci mogę przyznać, że to będzie fajna zabawa. Dobra. Teraz trzeba dać piasek do pieca. Piasek do pieca. No to tak robimy. Dajemy piasek do pieca. I wiesz, co później się stanie? Jak jednak to przepalisz, to powstanie szkło. Dokładnie. A z tego szkła można zrobić szyby. Dobra.
Więc bynajmniej działa to w ten sposób, że później można to. Na to już później zrobię dalej. Że później będzie bardzo ciekawie to wyglądać. O, masz jabłko, patrz. Masz tam jabłko. I nie wiem, czy wiesz, ale od dopiero Minecrafta 1.14, jak tak naprawdę niszczysz drzewa, dopiero patyki ci wychodzą, co nie? Bo ja gram już od 1.10.2 Minecrafta. No to w sumie nie tak chyba rok czasu. Chyba rok wcześniej ode mnie. Mi się tak wydaje. Dwa albo trzy. Chyba trzy. Ja chyba trzy mi się wydaje. Bo 2 lata temu to miałem 14, nie. 13. No trzy lata. 3 lata. Dosłownie 3 lata teraz, w lato. Mimi, ja dokładnie. Więc dokładnie teraz mi mijają 3 lata, wiesz? Niż teraz w lipcu. No. Coś w tym stylu mi teraz mija. Wiesz co? Nie, bo wiesz co, nie. Tego nie rób, wiesz? To później wyjdzie inaczej, wiesz? Bo takie te to. Nie, no później, wiesz, bo to jeszcze najlepiej zazwyczaj robić takie, jak zacząłeś robić, najlepiej zarobić z takich zwyczajnych, nieprzerobionych takich desek, wiesz? Bo tak to wygląda tak troszeczkę dziwnie. Nie wiem, jak tam twoje kusa Minecraftowe, bynajmniej ja już tak mam, że lubię mieć wszystko ładnie, idealnie, dograne. Ja cały czas prowadzę live'a. Ja cały czas mam napisane. Mam jeden telefon. Aha. No, u góry na pewno masz napis donaty i na pewno jest jakość HD 720p. Bo było 480. Naprawiłem je 720. Więc na pewno jest bardzo ładnie. To ci mogę potwierdzić. Że wygląda to. I teraz stone bricki, nie? Czekaj, właśnie się zastanawiam, jak to teraz robić. I patrz, i teraz jak dam takie coś, to wygląda już całkiem nieźle, co? Co ty na to? Wygląda całkiem fajnie, co? I teraz, i czekaj, i co my tam damy? I znowu tam damy albo te jasne, czyli albo tam damy te jasne, albo damy te bardziej. Czekaj, czyli albo brzoza, albo dom. Czekaj, i teraz chodź tu. I teraz patrz tak. Patrz to. Czy na przykład tak będzie wyglądało? Czy na przykład. Czekaj. Muszę jeszcze tego pozbierać, bo nie mam. Skończyła mi się siekierka. Dobra, nieważne. Czy na przykład. Oj, czekaj, siekierki mi brakuje. Siekierka mi się skończyła. Pomocy. Siekierki nie mam. Kopel jest kopel. Dobra, czekaj. Bez siekiery to będzie kiepsko. O, patrz, i teraz na przykład zmienię na inne drewno. I powiedz mi, jak to wygląda. Hop. Czy na przykład tak lepiej? No chyba z tamtym. Chyba było lepiej to pod względem, że chyba jest za dużo tego takiego dębowego drzewa. O! Tak wygląda nieźle. Wygląda to nieźle. Duże szyby. Fajnie. Całkiem fajnie. Nie wiem jak tobie, mi się całkiem podoba. To pięknie. Fajne. Ty wiesz, jak się tworzy te szyby? Ty wiesz, jak się tworzy te szyby? Fajne. Fajne.
Bo tamte akurat to trzeba dużo piasku wydać. I tamte szyby nie są aż takie fajne według mnie. Bo rzeczywiście widać, że masz taki cały kloc, co nie? I później zamiast patrzeć na widoki to. A te cienkie szyby fajnie wyglądają. Podoba mi się to. Zawsze ich używam. Widzowie na pewno to pamiętają. Choć wątpię, bo ja zazwyczaj w nie gry gram niż na przykład robię survival. No, ja teraz jestem, wiesz, na telefonie. Więc no ja teraz to oglądam. Co? Nic nie widzę. Na szczęście nic nie widzę. Dobra, hop, hop, hop. Ile mi tam ptaków świerka? Ja tu mam pełno ptaków, wiesz, w dworze. I to jest tak, że te ptaki to nam zaczynają. No. Jutro jest niedziela. Nie wiem. Zobaczymy, jak się jutro ułoży dzień. Czekaj, brakuje mi jeszcze jednego drewna. Właśnie mi czegoś zabrakło i się tak ściąłem. Dobra, jeszcze tylko jeden ten. No to musisz mieć żelazo. Musisz iść znaleźć i kopać żelazo. Później je sobie przepalić i później musisz sobie zrobić w craftingu. O, fajnie. Podoba mi się. Jak tobie? Tak całkiem, całkiem. Choć no rzeczywiście ta podłoga do tego się fajnie. Fajnie się do tego zrobiło. Wygląda to jakby tu było o wiele więcej miejsca. Jakby tu było tak przestrzennie. Dobra, to teraz trzeba posadzić te drzewa. Wszystkie tutaj od nowa. Obok nas. Żebyśmy tu mieli później. Dobra. Jeszcze tutaj coś mam. Bo wiesz, drewno będzie potrzebne nam cały czas. Więc jeśli nie będziemy tutaj sadzić, to. Możesz 2000 lat czekać, jak ci to urośnie. Bo tak jakieś 2 dni rośnie, wiesz, w Minecrafcie. Czyli około jakieś 10-20 minut grania. Jakieś 20 minut grania chyba. Coś w tym stylu. Więc trzeba dużo pograć, żeby te drzewa urosły. Najwyżej, że da się na gamę Roulette Team Speed, albo się użyje mączki kostnej. Najwyżej, że masz mączkę kostną. O, cię nie mam. Nie wiem, jak ty, ja nie mam. To czekaj, to pozbieram sobie jeszcze tylko to. Oh no. Oh no. Jesteś? I to fajnie, że jesteś, bo teraz do mnie zaczął ktoś dzwonić, wiesz? To taka niespodzianka. Niech to dzwonią do mnie. Dlaczego? Mogę ci powiedzieć, że za 4 minuty minie godzina. Czyli będziemy kończyć. No tak, będziemy kończyć już. W sumie już możemy praktycznie. O! O! Co ty na to? No jeszcze tylko nam drzwi brakuje. Czekaj, no jeszcze tylko drzwi robię. Ja też już w sumie mam. Ej, nie te. W sumie to tylko ja z innej strony.